Na pewno był to dla mnie zaszczyt zagrać przeciwko takiemu trenerowi jak Jacek Winicki. Także bardzo się cieszę, że tym bardziej, że udało nam się wygrać. Dziękuję chłopakom i całej drużynie za naprawdę walkę przez 40 minut. Gdzie w wcześniejszych meczach było nam ciężko. Bardzo dobrze zaczęliśmy ten mecz i o to tak naprawdę chodzi. Drugi raz rzędu zdominowaliśmy zbiórkę, z Krosnem tak samo, ale dzisiaj przyszła ta skuteczność i było nam trochę łatwiej, chociaż na pewno musimy nad tym pracować. Kolejna rzecz, no mieliśmy trochę strat, tak samo jak w pierwszym meczu z Krosnem i gdzieś te straty nie były do końca wymuszone, musimy bardziej szanować tą piłkę. Ale na pewno jest to dobry prognostyk, cieszy zwycięstwo, bardzo ważne dla nas na przełamanie. No i teraz nic nam nie pozostało, jak przygotowywać się do meczu ze Stermetem Zielona Góra, gdzie gramy w środę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do trenera? Jeżeli nie ma, Jan, please say a few words about today's game. I think we played a pretty good game for, you know, from jump ball into the end. We was pretty solid. I know we had quite a few turnovers, but for the most part, it seemed like we played a pretty smart game and didn't really force too many things. So, you know, I'm proud of the way we played today. Gratulacje dla drużyny z Sopotu. Wygrali zasłużenie, byli lepsi w każdym elemencie gry, także gratuluję trenerowi Stefańskiemu pierwszego zwycięstwa. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera? Jeśli nie ma, to poproszę zawodnika. Tak jak już powiedział, trzeba im pogratulować, bo zagrali zdecydowanie dużo lepiej od nas i jak od początku sezonu będziemy musieli walczyć, bo mimo z tej skomplikowanej sytuacji musimy wyjść jak faceci, nie kryć się i to będzie najważniejsze, bym powiedział. Dziękuję bardzo.